vision. Witam was z mojej audycji. Będę mówił na odcinkach z ETS-a, że sprzedaję audycję. Plany się zmieniły. Nie będę sprzedawał jej teraz. Mam ogólnie co do niej trzy plany. Plan A jest to sprzedać ją w sierpniu. Teraz taka sytuacja wyszła, że ta osoba, która miała ją kupić, trochę mnie wystawiła. W zasadzie w ogóle mnie wzięła, wystawiła. Bo powiedziała, że kupi samochód bez większego ale i tak dalej. Ale niestety transakcja miała dojść do skutku w środę, dzisiaj mamy niedzielę, czyli tak w ostatniej chwili, od dwóch tygodni już było dogadane, że samochód przychodzi w jej ręce. No niestety tak ta osoba się tak niefajnie zachowała, no chociaż tyle dobrze trzy dni przed, a nie w dniu, w którym miało dojść do transakcji. Co więcej, plan A zakłada sprzedaż w sierpniu, ponieważ teraz wyjeżdżam na 2 tygodnie. Ten samochód zostanie pod, a drugi akurat go nie będzie widać stąd, a jedziemy autem rodziców. Opcja B, zostawiam go dla siebie na kolejny rok i próbuję ogarnąć elektrykę i będę ogarniał elektrykę po kolei, może później blacharkę, nie wiem w jakiej kolejności, ale na pewno najpierw elektrykę. Są różne chocki klocki już się zaczynają robić. Obrotomierz zaczął działać. Widzicie jak on działa? No teraz działa. Ogólnie teraz nie jeżdżę, ponieważ robię często jako kierowca. Jeżdżę z statem. Opcja C zakłada stłuczkę nie z mojej winy. Może to jest najprawdopodobniejsza wersja, ale zawsze trzeba mieć plan C. Więc teraz jadę na wakacje, spróbuję podjąć decyzję. Bo jeżeli bym zostawił to auto dla siebie, to oczywiście zostawię je na dłużej niż ten rok prawdopodobnie. No ewentualnie z kimś się na Avanta zamienię, jeżeli by była taka opcja i to by mi się opłacało. Jeżeli nie, to nie powiem, przydałoby mi się kombi. Niestety to jest sedan, no ale cóż, okazja była, to się kupiło. Nie wiem, zastanawiam się, czy teraz rundki dookoła osiedla nie zrobić. Tak, żeby podładować trochę akumulator, żeby za 2 tygodnie nie było niespodzianki. Dobra, na razie trzymajcie się cieplutko.
Wesołych mil wakacji. Cześć. Taki jeszcze mały. A do tego, co mówiłem wcześniej, po konsultacjach z inną osobą, trochę bardziej obeznaną ode mnie, stwierdziłem, że lepiej będzie zostawić sobie audycję jeszcze na co najmniej pół roku. A jak zostanie na pół roku, to sądzę, że zostanie dłużej, dopóki nie stracę do niej cierpliwości. Też trochę sytuacja się zmieniła. Moja czasowa, ponieważ no się plany ma pozmieniały. I no jak się uda mi w ciągu tygodnia, to zobaczycie vlog, ale nie będzie odcinka o audycji, tylko on pojawi się trochę później. Trochę później i jeszcze się zastanawiam nad jej przemalowaniem na kolor wiśniowy, ewentualnie zieleń, tylko zależy, czy znajdę odcień taki, który mi się podoba. Ewentualnie czerwony, taki trochę jaśniejszy niż wiśniowy, ale zobaczymy. To jeszcze raz trzymajcie się. Do następnego. Cześć.